Cześć, siema, powitam w kolejnym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, dzisiaj wam pokażę moje gospodarstwo. Tutaj jest przed nami, już pewno widzieliście je, ale to ja wam pokażę na konsoli akurat to wtedy było, a teraz już będzie na PC-cie. Z tego gospodarstwa też będą odcinki, nie martwcie się. Zapyta się, dlaczego odcinków tak nie ma? To odpowiedź jest prosta, bo pogoda jest piękna, no i ja nie chcę tracić też czasu siedzieć codziennie, cały czas przed komputerem i nagrywać. Ale na mnie to jest, nie wiem, 10 minut roboty żeby nagrać i wszystko zrobię. Dobra. No to przechodzimy do prezentacji, widzowie. Brama otwiera się, wszystko normalnie. Tu jeszcze będzie stał kombajn, tylko że jak ja to mądry, jak wczoraj ja otworzyłem to gospodarstwo, no to zapomniałem kupić sobie i tak samochodu, kombajnu i wiele, wiele innych rzeczy. Jeszcze dużo rzeczy tu będzie kupowane, ale to w najbliższych odcinkach. Dom, może wejdziemy do domu. Jakby ktoś nie wiedział, na jakiej to jest mapie, to jest kolonia. Każdy chyba powinien ją znać. Tu jest łazienka. Taka se. Tu jest miejsce na spanie. O, będę musiał sobie ogólnie to powłączać. Tutaj chyba kuchnia jest. Tak, tu jest kuchnia, tu jest chyba jadalnia, tak bym nie nazwał to. Dobra, lecimy dalej. Tutaj oczywiście garażyk. Jak widzicie tu Ursus 1614. Trochę pieniędzy miałem, także zaszalałem. Tutaj mamy jak coś, silos. To jest przyczepa. No, także tyle z tego silosa. Tu się sypie. To trafia tak jakby tutaj. Dobra, o, światło zapaliłem. Zamyka się, dobra. Tu mamy ciągniki trochę mniejsze. Tu mamy 60, która ma ile koni? Koło 72 chyba będzie miała. Tak, 72. To jest najmocniejszy ciągnik, który ma 155 koni. Także no, 30 ma chyba około 32, także nie wiem. Ona chyba będzie tylko do koszenia czułów weszłem. To ona będzie do nagry, do koszenia mi się wydaje. No i chyba jaki to jest Ursus, bo nie pamiętam, zobaczę. To jest Ursus 4011. Także no. No, cały czas mi się mylą, widzę te przyciski. Dobra, już opanowane. Bo ktoś gra Minecrafta, to tak, wiesz, że shift jest do kłócenia. Control, no. To jest control, to jest shift. Shiftem się kłóca, a kontrolem się biegnie, a to jest na odwrót. Się nie mogę przyzwyczaić. Tu są krowy, ale ogólnie ich nie ma, bo nie zakupiłem. Tu są maszyny, zaraz przyjdziemy, tam opowiem. Tam będzie trochę więcej opowiadania. Tylko to zaraz na pewno się rozwinie. No. Dobra. To jest miejsce na beczkę. Nie, na gnojówkę, tu się podjeżdża beczką. Wypompowuje się to, co krowy zarobiły. No i tak. Tu jest rozsiewacz. Kultywator, siewnik, pług i drugi. Do obornika. No. Także. No, taki pokaz. Jakoś to jeszcze będziemy dekorować. A przyczepę to sprowadziłem? W ogóle ja nie mam przyczepy.
A przyczepę mam tam. Okej, okay, dobra. Także nie, co jeszcze bym mógł tu pokazać wam? Ile to nagranie trwa? 5 minut, to tak 5 minut kończyć. A, no to przy okazji kupimy. Wiecie co? Kombajn. Z bizona coś na pewno. Co to za bizon? Nie wiem, czy ja go widziałem. O. Taki to nie wiem, czy nie jest za mały. Taki to on myślę, że wydaje, że zna za mały. Giganta na luzie by kupił. No, giganta możemy kupić. A i ogólnie, jak ktoś oglądał shortsy, no to gigant się pojawiał na tym. Na tej mapie. To sobie damy wzór. Będzie. Bez tego. Kolorki standardowe. Tylko kabinę. Na czarną. Tylko to mnie denerwuje, że nie mogę zmienić na białe, na czarne. No i kupujemy. Ok. A przystawki? O, przystawka zapomniałem. No i kupiony kombajn. I jeszcze samochodzi kupimy. BMW mu nie mam innego. A może jeszcze bez samochodu się obejrzę? Jakoś nie wiem, można na tą serię Golfa jakiegoś poszukam tam, albo Passata. A jeszcze wiecie co jeszcze zrobię? Odpalę ciągniki. To sobie posłuchacie jak chodzą. Bo tu też może by... Może ten film też oglądają konsole od tych... Osoby, które grają na konsoli. Może... No nie mają okazji mieć na przykład 60, 30 mają okazję mieć. Bo ja sam grał na konsoli przez długi, długi czas. No i można by powiedzieć, że też brakowało mi, że miałem, że nie miałem 60, nie miałem 30 miałem, nie miałem 40, 11, 16, 14 miałem, ale pod marką Lizard. No, także odpalamy. Tak wygląda. 60 w środku. No i sobie tak chodzi. Podgłośnie. Piękny dźwięk. Tak, 30. Tak, 40-11. Tak, Ursus 16. Tak, Ursus 16-14. Także już mieliście puszczone dźwięki maszyn. Także możecie sami ocenić w komentarzach, o ile mi się uda włączyć, żeby były. Dobra, chodzimy. Poczekajcie, bo coś dziwnie.
to wyjaśni? Czemu tu się wydech rusza? Co to, opętane? A 30? Nie, 30 nie. A 60? Nie, 60 nie. A teraz będziecie mieli okazję posłuchać bizona. Giganta. Poczekajcie, ja se padał uruchomię, będzie mi łatwiej jechać. Bo na tej klawiaturze to serio, katorga. Teraz podczepimy. Zadziała? Zadziałało. A nie, kto wymyślił to? Że ten, bo ogólnie w prawdziwym życiu jakby ten. Po header trzeba normalnie samemu ułożyć. Umiejętności trzeba mieć. A farmingu nie trzeba mieć, bo to samo wskoczy. A mi zjedzie? Szybciutko. I zjazd. A mogę tam tą. Ale dobra, już ten. Znaczy jakoś tak jechać. Bo chyba trawę, o tak nie jedną stronę. To jest mała droga i tu bizon całą drogę tak jakby zajmuje, nie? Mógłbym w sumie też tędy pojechać. Tędy też by się dojechało. I trochę szybciej by było. A i tak tamtym mogłem jechać, bo teraz nie mogę się złamać do bramy, ale spokojnie. Znam jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedną drogę, taką, którą można też dojechać na gospodarstwo. I właśnie jak ktoś oglądał te shortsy, może to są widzowie, którzy oglądali shortsy, którzy są stali, no to... Tędy się wjeżdżało najczęściej, moim zdaniem. Tędy tirem też wyjeżdżały, tędy wszystkim wyjeżdżały. Ja mi tak widzę, te wspomnienia powracają. Widzowie, wy wiecie, że to pole, to jest teraz tu obok. Co jest? Co jest? To ono było połączone z tym. I z tym polem. Z tymi. Nie. Te dwa były tylko połączone, a tu były maszyny. No i to pole, i tamto pole też było połączone razem. A tu tego pola, co teraz jest, to nie było, tylko na nim było gospodarstwo. I tu też było gospodarstwo na tym o tym zielonym. Chyba tam soja rośnie. I z tym tutaj, gdzie owiec, chyba to jest owiec, czy. Pszenica, tam też było gospodarstwo. I tam było dopiero, tam gdzie jest słonecznik, tam było dopiero pole. Nie, też nie. Na początku było, ale później zrobiłem sobie wjazd. Także takiego gospodarstwa chyba już nie zrobię. Bo szkoda czasu tylko widzowie. A kurde, ten. Wózek miał iść tam przecież. Wózek miał iść tutaj. Albo do garażu nie można go schować? No dobra, stój. Zmieści się w tamtą dziurkę? Może zmieści się. Kurde. Jakbym miał ten z środka cofać, to byłaby. O, z tej pozycji cofać, to byłoby katorga. No, tam się ustaw. Elegancko stoi na miejscu. Tak powinien stać. No i teraz bizona chyba bierzemy. Normalne miejsce. Dobra. Tutaj. No i tutaj parkuję. Bramę trzeba będzie zamknąć. A
Ale pamiętam widzowie, że w tym miejscu były takie lampki, które sam je postawiłem. No i tak by powiedzieć, no to ciężko się tu wjeżdżało. To nie wiem, co jeszcze mogę tu zrobić. A samochód jeszcze. Samochód, kombajn kupiony. Także dobra. Samochodzik też jest. BMW. To się w razie czego... To jest szatan, widzowie. Matku... Gdzie jestem? Matku... Nie, ja się tego, widzowie, boję. Ja się tego boję. Nie, ja się boję. No, ale chyba wszystko mam, widzowie, pokazałem, a jeszcze tu nie pokazałem. A, w sumie tu pokazywałem chyba. Tu jest jak coś garażek. Chyba tyle, a... dawno tam, widzowie, nie byłem, także zerknę sobie, co tu jest. A, stryszek. Czy na bele. Z tego będziemy na 100% korzystać. Okej, okay. No i zacznę sobie na dół. Także co jeszcze wam bym mógł pokazać, nie wiem, okolice? No, bramę zamykam. Nie wiem, okolica no jest taka. No i za nim płatna. Dobra. Także nie wiem, tym pięknym tym... Może nie wiem, o. Tak, zaczynaliśmy ten początek. Chodź tu, dziadu. Tak, zaczynaliśmy ten film, to w tym miejscu sobie zakończymy. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeśli się podobało, no to subik, łapka. Jeśli ktoś nie wie, to ja lecę po 3000 subskrypcji, także jak zostawicie, będzie mi bardzo miło. Tu się może wam teraz wyświetla napis. Oczywiście jak zapamiętam zmontować ten film, to wam się tu na środku ekranu wyświetla subskrypcja. Kliknijcie w nią. No i co? Do następnego. Pa. Pa. Kończę nagrywanie.